Nerki zdrowe, wątróbka zdrowa. Tak. Środek pokarmowy też. Też. Pani pacjent, bo nie w tym miejscu. Nie? To przy dacie, którą napisałam. Powoli, spokojnie. Czytelnie. Dobra, dobra, oddechaj razem. Bierzemy się, jak będzie anestezja już, tak? No. Tak? A co, masz wyjściową kreację? Tak. Dobra. Oczywiście. Pasujemy, że... Doktor mówił, że wody nie odeszły, to jeszcze tutaj? Tak, wody jeszcze nie odeszły, bo zresztą ty byś poczuła. Przecież schodziłabyś cały czas z dużą podpaską i ona była mokra. No, a jakbyś była bez podpaski, to by ci po domach leciało. To jest źle, teraz nie odeszły? To nie jest źle, to jest kolejny etap. Spokojnie. Będzie pora i odejdą. Chodź, już odejdą. 65 ważysz, nie? Mówiłaś? No. Aha. Dobra, i teraz tak, tu jest wam kieciane. Jednak światło duże? Lepiej? No. Dobra. Będziesz chciała tam sobie klęczyć trochę pod tym prysznicem? Będzie ci lepiej niż na stojąco? Spokojnie, wiesz. Nie pakowaliście razem tej torby? Nie. Kurczę. Widzisz, to teraz rozpierduchę to zrobimy. Biorę to. Dobra. Ale... Jeszcze raz, długo jeszcze z porodem. Nie? Nie
nie będzie za godzinę na pewno, ale jak doktor za znieczulenie załomi, to może się okazać, że będzie szybciutko, nie? Takiego sobie wybrałaś ty. Żebyś widziała. No. Można zmienić. Oczywiście, że można. Przy 10 się rodzi? Tak, przy 10 się rodzi. Ooh.
mocno bolą? No jeszcze bolą. Tak, tak, ale w skale od 0 do 10 jak mocno? No niech będzie 8. 8? Tak mocny, tak? Mocniej, no. Okej. Okay. Podziwiam bab, które bez gazu i bez niczego nie rodzą, podziwiam. Tak, no właśnie, to jest takie pije. Wiecie co? No, tak, leniwy. Ja i leniwa. Już, tak, na pewno. Co ja tu robię? To właśnie leniwy te osoby. No właśnie. No właśnie, leniwy te osoby, które piszą te gówna. No. I ogólnie już teraz już będzie działało, tak? Tak. Ale spodobał się. No co tam, ile kalorii spaliło? 58. Super. Zajebiście. No, tak jak mówiłam. Tak jak mówiłam, z basenu na porodówkę. Tak się zdarzyło. Tak się zdarzyło, jak mówiłam. No. Jak mocno boli teraz? Skalę, w tej skali? Tak. 7? 7, tak? Tak. A jak mocno bolało? 9. 9. No, zdecydowanie mniej. Mhm. Krócej po prostu. Ta skurcz był o wiele dłuższy i teraz jest krótszy po prostu. To po prostu pani tak odczuwa. Aha. Taki sam jest cały czas? Według zapisu. No bo ty jesteś cudotwórcą, przepraszam, no ty będziemy. Hejter na telefon i mówię ruchana, jeszcze myślę, żebyś wiedział, że tak będzie dzisiaj. Aha. Jak wiedziałeś? I wszystko przez niego się zaczęło. Tak. Dalej z jednej strony boli, jakby z jednej strony zadziałało, z drugiej nie. Ta strona, ta jedna boli. A jak myślisz, ile jeszcze czasu, jak tak mówią? No przy 7 to już super, nie? Tak? No, no różnie. Ale na pewno bliżej niż dalej. Ale to mnie trochę będzie teraz bolało wszystko, tak? Jak już będzie 10, to będzie na finiszu. No. Tak? Tak. Czyli jeszcze 3 cm. Ale to już ja nie będę tak czuła za bardzo? Nie wiem, to już, tutaj doktor anestezjolog, tak? Jego pytać. Bo on ma w tym doświadczenie, ja tu dzisiaj... Aha. Pierwsze koty za płot. Okej. Okay. Znaczy w takim... Tak, bo ogólnie to ja takie rzeczy robię, ale... Okej. Okay. Nie polo, nie polo. To dzisiaj mam pierwszy raz. Okej. Okay. Ale se poleci. Nie, no, pani ma marzenkę to jest. Tak. Najlepszy zestaw. No ale co, jeszcze z godzinę, dwie? No nie wiemy, jak się będzie rozbierała szyjka. Okay. Trudno powiedzieć. Okay. To zależy od tego, jak to dzieciątko tam będzie, no i tam szyjka się rozbiera. Bo ja jakoś, jak ciemnoto, to ja zaczynam się bać, że tak. Teraz mnie coś musi. Ale też w tym musi być nasza koleżanka, kiedyś rodziła swojego syna. Moja Magda wtedy miała rok. Rodziła swojego syna i myśmy jej mówiły, żeby na skurcz, jak będzie parła, żeby oczy zamykała. I ona zamykała te oczy, ale potem je zaraz szybko otwierała. I po porodzie powiedziała nam, że
jak myśmy kazały jej oczy zamykać, to ona myślała, że umiera. Ja się boję, tak, no, dosłownie. To jest fajna atmosferka, super elegancko, ale mi strach, wiesz, jakbym w lesie jest. Dobra, to może potrzebujesz większego światła? Nie, jest wystarczy. Ja sobie odpychać, ja sobie rzucam okiem tutaj badają. Nie, noga sobie leży, ja sobie poradzę, ok? Szyjka się rozbija. Normalnie torby pakowałam na skurczach do szpitala. Jadłam. Robiłam kuźwa mojego bangi. I teraz leży tutaj. Przejechałam 5 cm rozwarcie w ogóle. A jak leżałaś na tym prawym boku, to mniej bolał ten bok? Czy tak samo bolał? Ten, który teraz, na którym teraz leżysz? Jakoś tak samo. Tak samo bolał? Tak, Anastazja? O, cię położymy na tamten. Tylko na chwilę, ja chcę nagrać, że stoję z brzuchem i się kręcę, a później będę z dzieciakiem. Tak to się robi na 7 cm. 8 cm. No jak w stanie, a później się położy. Proszę, nie? Jeszcze raz? Mały rozwój. To jest 8 cm rozwarcia. Do toalety mogę pójść też? Tak. Najpierw usiądź i stań. Wszystkie tutaj co? Normalnie aż mi dylimnie. Nie. Ale wierzcie, ale jest wasza. Naprawdę jak ich czeka. Nie jest monitorowany. Tak, on powiedział, że ciągle. Z ortopedą? Tak. CTG. No właśnie, nie wiem. No właśnie. Ja tam stoję. No i tak tam młodzi ludzie. Coś z naszej strony ma się zrobić. No to 8 cm. Jeszcze dwa. Jeszcze 2 cm, tak? Tak, jeszcze 2 cm. A potem 10 cm przejścia przez kanał rodny. Musi przejść ta głowa, nie? Nie idzie. A to teraz nie idzie ta głowa? Nie, ona musi mieć otwarcie najpierw, żeby się zmieścić. Wiesz, jak jest takie... Anastazja, jak jest takie rozwarcie, to tam głowa nie wejdzie. O, wody odchodzą. Nie, jest ci zimno w stopie? O Boże, Znowu? Boli. Dobrze. Boli. Super. Oddycham. Boli, doktor. Super. Nominacje dzisiaj, tak, że Maksiu. Przynieś Maksia. Słuchaj.
Macie czerwoną, czerwoną. Jak zupy. Troszkę ziemniaków spróbowałem, a jeszcze tak. Troszkę posoliny jeszcze. To jest właśnie jeszcze troszkę. Ja jestem ekspertem z odżywienia. A, no proszę, to pani nie rozumie. Bardzo dobrze. Doktor prachnie, ty normalnie wszedłby się. Tak jest. W ocenę. Ja na skurczach dzisiaj mgwanga robiłam i pakowałam torbę. Mogi mi drugiej? Która? Lewą, tak? Tak gdzie ciągnęło, nie? O nie! No! Ten świat i trzeba go po prostu wypuścić, tak? Boli, boli. Przestanie boleć, jak się urodzi. Dasz radę? Nie, nie, nie wymiękamy. Super. Jeszcze, jeszcze i zaraz przejdzie. Zaraz przejdzie. Pięknie sobie radzisz. Pięknie, super Anastazja, świetnie, świetnie, super dziewczyna, cudnie, dobra, i już uspokajamy, oddech, pięknie, tak, i zostawiamy gaz i odpoczywamy, zbieramy się już przed następnym skurczybykiem. Tak naprawdę nikt nie wie.
20. No ja też nie wiem, szczerze mówię. Oddychamy bez gazu. Pięknie. Super dziewczyny. I tak się makijaż rozmazał pod oczami. Przynajmniej będziesz wyglądała jak kobieta rodząca, nie jak dama. Już wychodzi powoli mały człowiek. Ile boli? Dobrze, dobrze. Nie marzymy się, my bez ciebie sobie nie poradzimy. Musisz trzymać fason. Bardziej boli. Nie myślę, ale ty nie myślisz, źle myślisz. Myślę, że każdy z nich przybliża cię do dzidziusia. A ty myślisz, że bardzo boli i się trochę tym gdzieś tam stresujesz. Nie wolno. Bo my będziemy sobie bez ciebie tak stać i nic się nie wydarzy. Ty musisz tu działać. Można cesarkę? Nie można. Oddychaj. Normalnie. Nosek powoli wciąga powietrze. Nagrałaś to może na cesarkę? Tak. Dobrze. Oko się zamyka, głowa się wyłącza. Ciśnij sobie na dół. Teraz tak jakbyś chciała się załatwić. Świetnie. No i jeszcze raz załatwić. Dawaj, jeszcze raz. Dobra. I już odpoczywasz. Boli strasznie. Nie. Spokojnie. Wdech noskiem i wydech ustami. Anastazja. Już. Świetnie. Super. Już. I odpoczywasz. Zabieraj. Już, spokojnie. Dobrze, to boli. Dobrze, ja wiem, że boli. Zaraz będzie koniec. Nie dam rady. Dasz radę. Oj, dasz radę. Nie dam rady. Nie wybiękamy. 100 metrów przed metą, a ty chcesz się poddać?
cała siła musi mieć wciśnięcie. Nie możemy w międzyczasie wypuszczać powietrza i mruczeć, dobra? Pożalimy się po skurczu, okej? Po skurczu nam poopowiadasz, że boli. Już, nie. Możesz i pięknie ci to idzie. Gdzie Ola ci pokazuje. Nigdzie indziej, tam ci się. I nie mruczymy, Anastazjo. Dawaj, cała przepolna pcha malucha na dół. Dobra. Już, i odpoczywasz. Boli. Nie. Już. Zaraz przejdzie, pooddychaj. Anastazja. Już, spokój, oddech. Nie mogę. Możesz. Niunia. Już, dasz radę. Co? Za bardzo mi tu analizujesz, naprawdę. Wyłącz się i skup się na działaniu, ok? Zamknij teraz oczy, zbieraj siły i za chwilę będziesz współpracować. Dawaj. Już. Rozluźnij czoło, rozluźnij buzię. Rączka też luźno na pośladek. O, tutaj też wszystko luźno. Odpoczywamy teraz. Nabierasz? O! Teraz świetnie. Dobra. I jeszcze raz tak samo, bez zapytania powietrza. No. Dawaj. Nabierasz głęboko? Super. W końcu się dogadałyśmy. No właśnie. Nie, ale już... Nie. Halo. Robisz kupę dobrej roboty. Nie wolno rozpaczać. Twój dzidziuś bez ciebie sobie nie poradzi. Wytrzymaj. Tak, to jest dobrze. Wziąć garść, jeszcze chwilkę i zaraz będziesz go przytulała. Spokojnie. Oczy zamknij i zbieraj siły. Nie. To jest trudne. Końcówka jest wyczerpująca. Wydaje nam się, że nie damy rady. Damy radę. Już. Oczy zamykaj i zbieraj siły. Już, spokojnie. Tak właśnie, jak teraz wytrzymaj. Dobra, odetchnij. No, jeszcze raz. I tu, całą przeponą pchasz malucha. Pytaj. Przyciągasz do siebie i pchasz na dół. Wytrzymaj. Super. Ekstra. I jeszcze raz, nabierasz powietrza i dajesz tego. Dajemy szansę. Co się idzie? Spokojnie, teraz już skupiamy się na zadaniu teraz, tak? Tak, cały czas na zadaniu. Już. Dajcie gaz. Teraz musimy podziałać, tak? Ola ci powie w którym momencie, tak? Ja zobaczymy na skup. Nie, ciśniesz tak, jakby chciała wypchnąć. Nie, para idzie w klatkę. I ciśniemy. Oczy zamykaj. O, nóż, luźno, otwórz tutaj, otwórz się. O, dawaj. A gaz? A po co ci gaz? Teraz już gaz jest niepotrzebny. Przeciągasz się rękami, przepona, oczy zamykasz. Nie. Powietrze nabierasz w klatkę. I ciśniesz gaz. Oczy zamykasz i pchasz na dół. Tak. Odetchnij. No. I jeszcze raz dajesz i dawasz. Dawaj. I odpoczywasz. Unikamy tego, że powietrze idzie w buzię i robisz coś takiego. Ok? Czyli powietrza noskiem nabierasz. Wszystko dobrze, nie bój się. Wszystko jest naprawdę dobrze. Co? Już końcówka. No ale co? No boli. Zaraz skończę.
Będziesz widać głowę? Tak. Na skurczu widać. Głowę do piątki? Nie siadasz. Nie siadasz. No. Leonie, oddychaj, 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 nic nie robisz. Nie wracaj do domku, tu też jest fajnie. Super. Nie będziesz musiał być tak już. Dobrze, dobrze. Trzymasz się za uchwyty. No i dajesz. Pięknie. No właśnie tak jak teraz. Nie siadaj, nie siadaj. Za uchwyty się przyciągasz. Brzuszkiem, no. Dawaj, świetnie. Jeszcze raz, tak samo. No i dawaj. I dajesz. Daj. Jeszcze. Pięknie, super. Świetnie się zapomnę. Jeszcze raz. Nie tracimy nam kamienową. Wolniej. No, świetnie. O. Dobra. Odpoczywaj teraz. Luźniutko. Luźno. Otwórz. Duży brzuszek, wdech i wydech. Musiała się słuchać. Jakie włosy ma pani? Miałam już taką wiosnę, ma na włosach czy coś. A masz tutaj ten granium, tak? Daj tu granium olejka. Duży brzuszek, wdech i wydech. W kartoniku, tam kolorowy, jest oliwki, olejki są. Taki bordowy, z takim bordowym naklejkiem. Krocze napięte bardzo, wiesz? Ale nie zaraz myślę. Bardzo ładnie. Bardzo pięknie. Pięknie. Już, spokojnie. Już długi wydech. Daj rękę. Daj rękę na stadio. Daj rękę. No, dawaj, dzień dobry. Jeszcze głowa. Wyciągajcie go. Nie. Spokojnie, nie. Proszę, musi teraz zrotować, żeby barki sobie wstawić odpowiednio. Czy mu włoski? Tak, włoski, ale jeszcze mu chciałam. No, czekaj, uczeszę go ładnie. No i zaraz na cyckach będzie leżał. Czekaj, to nurko mu zrobić. Co dalej? Jeszcze będzie bolało? No będzie jeszcze skurczyk i będziemy rodzić resztę dzidziusia, dobra? Ale już słuchamy, tak? Już niepotrzebnie poleciała. No. Dobrze, kapski, tato. Ciesz się, że dzidziuś ci się urodził, ty, babo. Poczekaj, Oluś, a ja nic, ja tylko tam sobie tam dotknę. O, Boże. Żeby ten buźka miał. Nic, nie wolno właśnie tak. O. No. Jaki fajny. No, za jak będziemy. A pociśnij troszkę bez skurczu. Pociśnij brodę jeszcze, żeby sobie urodził. Dobra, już. Dobra, już, oddychaj. O, teraz. A teraz. Busię miał otwartą. No. Zahaczył wargą dolną. Zdziwił się. No. Budzimy go teraz. Dobra. No. Gdzie to ten chcesz? No. No. Zaczyna się skurcz? Dobra. No, to nabierasz powietrza i pociśnij. Powolutku. Już. Świetnie. Odetchnij. Oddychaj. Delikatnie stęknij. Delikatnie. Dobra. Jeszcze raz. Super. I już. Już, Anastazja. Dzień dobry. Zaraz zobaczymy, czy synek, czy ktoś inny. Jej, już lekarz. Oj! No. Cześć, gościu. Jesteś na tym świecie. Dzień dobry. Uwaga, pobieram pH. No już tak, to ciężko było tobie też, a mama cię poganiała, no. Czekajcie, bo on płynie spodem. On płynie, on wychodzi od mamy, dalej.
cydulik. Dlaczego nie płaci? Bo ty mu hałasujesz. Daj mu się wykazać gościowi. Zaraz mu pokażę. Nie, to jest zbytek. Chciałabym wiedzieć. Czy są jajka? Co? Siusiak. Jest. Tak, jest. Co ci dać? Gaziowy. Cześć, tato. To już nie masz. Cześć, Nulu. Cydek. Kokony. Jest jesteś? Jesteś, powiedz. No. Już, to. Pożal się, pożal. Możesz podejść, tata, tutaj bliżej. Podotykać chłopa. Masz pecha? Tutaj. To jest twój synek. No, nie płacz, nie płacz. Zdulo. Zdulo? No co? Najpiękniejszy. A co piątki? Dobra. Nie wiem, gdzie one mają. Co, Lulik? No co? Tak, paluszki, powiedz. Masz paluszki, chodź, jakie pozdokietki, mali, już nic nie ty. Ale na tą chwilę nie czułam, że mam tam coś. Kotka podobnie? Nie wiem. Nie wiem, nie widać teraz jeszcze, tak mało jest. Luasek! Luanek! Co, 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 co? To ja idę szykować, bo mój... Ale ty co, ty dałeś radę, prawda? Ty jesteś bardzo dzielny. Synulik. Tak. Patrz. Poczekaj, moje kochane. Ja tych oczu nie widzę w ogóle. Czek. Powiedz. Nie, nie. Słodko. No co? No to kochany. No nie płacz tylko, Lulunek. Lulusek. Lulunek. Mnie synu kocham. Kąt nie oddam, nie, nie. No. Czy ja tą pompa moja, czy... Nosek zimny masz, nie, słoneczko moje. Są wrażenia, co? Się chłopu łezka utoczyła nawet. No bo raczej. Cicho, dziecko słucha. Słów takich brzydkich na uczelni. Leon, ty słyszałeś? No oczywiście, że nie tak. Nie bądź taki jak ojciec, proszę cię. A jaki ma być? Piekle. Oj tam, będzie po połowie. To jednak lepiej, żeby był jak ojciec. No daj rączkę, mamie, no daj. No daj mi rączkę, no daj, ślicznej ty. No tak. No nie, pchaj do buzi, ty co? Rączki są smaczne, mam. Ciąży pchać do buzi, powiedz, tak? No tak! Najpiękny, najpiękniejszy. Jaki języczek ty masz? No tak, no co? Tak! Gaduła będziesz, co? Tak? No jaj. Co? Całą synka, o, pięknie. Jaki on jest, słodziutki. Jada? Zobacz, jakie łóżka ma ładne. No mamy ty cukiereczek, tak? Mamy cukiereczek. Nie mój cienek, kochany, to moje skarby. Daniel. Zaraz
tam. Jak ja dojdę do tutaj, to odmienię się, bo to było. No i.